O, mam jego nazwisko i adres zamieszkania. Filip Rucz, adres Palmowa 1 przez 3. No to wbijemy mu na kwadrat. Panie Rucz, policja. Podkomisarz Szpyrowski, nadkomisarz Limowicz. Proszę o twoje drzwi. Pana Filipa tu teraz nie będzie. A gdzie go zastaniemy? Parę dni temu wyjechał. Mówił, że na wakacje. Proszę dzwonić, jak go pan zobaczy. Halo? Cześć. Mam dla was ciekawe informacje. Przyjedźcie do mnie na komendę. Dobra, jedziemy. Co masz dla nas? Patrzcie. Na miejscu był jeszcze jeden samochód? Tak. Ktoś zabrał naszego uciekiniera z miejsca wypadku. Dobra, masz jakieś wskazówki? Mhm. Ten drugi samochód to Destin Vox. Dobra, sprawdzimy to. No ale jutro. Na dzisiaj już kończymy. No to cześć. Jedziesz ze mną? Jasne. Cześć, Pera. Dzisiaj będziesz pracował z Kamilem. Jasne, szefie. Cześć. Cześć, dziś musimy sprawdzić ten samochód. W całym mieście są takie tylko trzy, ale mundurowi zatrzymali tego naszego przy granicy. Chciał zwierzę. To jedziemy. Cześć. Cześć. Cześć, ten wasz siedzi u nas w radiowozie. No to sobie z nim porozmawiamy. Co robiłeś tydzień temu na autostradzie? Ale ja w ogóle nie wiem, o czym wy mówicie. Nie było mnie tam. Straciłeś swoją szansę. Karol, zabierzcie go na komendę. Jasne. Kamil, ale to nie jest on. Jak to? To nie jest on. To musi być jego wspólnik. To zadzwoń po Żanetę. Przesłuchamy go. Patryk Jabłoński. No dobra, mamy twój samochód, więc to tylko kwestia czasu. Co chcecie wiedzieć? Skąd się znacie, ty i Rucz? Z więzienia. Tak to było z tą ucieczką? No, przyszedł do mnie i zaoferował 10 tysięcy, jeśli będę we właściwym miejscu, o właściwym czasie. Co było po tym, jak go zabrałeś? Zostawiłem go pod pizzerią i pojechałem. No to teraz lecisz do celi. No i jak my go teraz znajdziemy? Przecież nad pizzernią jest monitoring. Faktycznie. Znam szefa kuchni, porozmawiam z nim. Okej. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry. Potrzebujemy nagrań z kamery z ostatniego tygodnia. Jasne, zapraszam na zaplecze. Kamil, chodź na chwilę. Co jest? Mam nagranie sprzed tygodnia, był tam. Ale znalazłem go też dzisiaj, około 10 minut przed nami. Oddala się w stronę szpitala. A to może oznaczać, że... Chcę dokończyć to, co zaczął. Przed chwilą uciekł. Ja zostanę, ty biegnij. Dobra. To i policja. Zwiał mi, co z Grzyszkiem? Jest okej, ale zabrali go na badania. Kolejny trop nam przypadł. Patrz, zostawił coś. I chyba wie, gdzie się ukrywa.